Budapeszt posiada wiele pięknych budowli. W oddali widoczny jest wspaniały gmach parlamentu, który stanowi żywy wyraz węgierskiej tożsamości narodowej. Budowę wspaniałego neogotyckiego gmaszyska rozpoczęto w 1884, a zakończono w 1904 roku. Ogromna kopuła centralna ma 96 metrów wysokości i jest świadomym odniesieniem do podboju Węgier przez Madziarów w 896 roku. Kopuła jest dominującym elementem budowli o powierzchni około 17 700 m2, na którą składa się 10 dziedzińców i setki sal. Pomnik Wolności przedstawia postać kobiety trzymającej liść palmowy. Centralnym elementem Placu Bohaterów jest pomnik tysiąclecia, 36-metrowa kolumna, na której szczycie stoi Archanioł Gabriel. Kolumnady po obu stronach mieszczą posągi węgierskich królów i czołowych postaci węgierskich wojen narodowo-wyzwoleńczych. Na lewym skrzydle znajdują się alegoryczne postaci z brązu, przedstawiające wojnę, pokój i wiedzę, natomiast na prawym figury reprezentujące wojnę, pokój i chwałę. W pobliżu Placu Bohaterów znajduje się Galeria Sztuki i Muzeum Sztuk Pięknych. W Budapeszcie znajduje się wiele pięknych parków, muzeów, a także Wyspa Świętej Małgorzaty oraz łaźnie tureckie. Płynąc statkiem można podziwiać fale Dunaju i piękno miasta. Chociaż szeroki Dunaj oddziela Budę od Pesztu, to mosty i doskonały system transportu zapewniają dobrą komunikację między nimi. Budapeszt jest naprawdę piękny. Historia nie oszczędzała miasta, ale nigdy nie zdołała go zniszczyć. Budapeszt posiada 9 mostów, które łączą Budę z Pesztem. W oddali widać Bazylikę Świętego Stefana, której budowę rozpoczęto w 1851, a zakończono w 1906 roku. Bazylika jest największym kościołem w mieście. Zbudowana jest na planie krzyża greckiego z centralnie umieszczoną kopułą. We wnętrzu jest mnóstwo złoconych dekoracji, a zewnętrzne mury ozdabia 88 posągów. W kościele są malowidła, gobeliny, rzeźby i freski. Święty Stefan jest patronem Węgier. Na króla Węgier był koronowany w 1000 roku. Przyjmując wiarę chrześcijańską, wprowadził Węgry w społeczność Europy. W jednej z kaplic znajdują się relikwie świętego Stefana w postaci jego zmumifikowanej prawicy. Relikwie są niesione w procesji w dniu świętego Stefana 20 sierpnia. Po gorącym dniu zwiedzania Budapesztu warto ochłodzić się lodami i wzmocnić pyszną kawą.